Ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj kolekta na Wydział Teologiczny. Od 20:00 okazja do spowiedzi. We wtorek obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji. W środę z okazji odpustu Matki Boskiej Piekarskiej o godzinie 16:00 na cmentarzu piekarskim będziemy koncelebrować mszę świętą za zmarłych tam spoczywających. Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność chór Akatyst. Zapraszamy na próbę w środę o godzinie 19:00 do domu parafialnego. Z radością oczekujemy na nowych chórzystów. W środę po mszy o godzinie 8:00 zapraszamy także na śniadania dla seniorów do domu parafialnego. W czwartek święto podwyższenia Krzyża Świętego. Po każdej mszy będzie okazja do uczczenia relikwii Krzyża Świętego, które znajdują się w naszym krzyżu procesyjnym. W piątek o 8:30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W sobotę pielgrzymka na obchody kalwaryjskie ku czci podwyższenia Krzyża Świętego na górze Świętej Anny. Koszt to 50 zł, wyjazd o 5:30, powrót po 22:00, zapisy w zakrystii. Po wakacyjne spotkania grup, do zasilenia których zapraszamy nowych chętnych. W sobotę o 9:00 ministranci, o 10:00 scholka, o 11:15 dzieci Maryi. W przyszłą niedzielę o 9:30 odprawimy mszę świętą urodzinową księdza Piotra Rzemańczyka. Otoczmy modlitwą solenizanta. O 16:00 chrzty i roczki. Nauka przed chrztem w sobotę o 19:00 w kościele. Kolekta specjalna na bieżące remonty. Dobiega końca remont schodów oraz kuchni. Niebawem zostanie przedstawione parafianom rozliczenie tych prac. W ramach spotkań dla kobiet zapraszamy panie na warsztaty decoupage, stylowe herbaciarki i chusteczniki, które odbędą się 19 września, we wtorek o 18:00 w domu parafialnym. Obowiązują zapisem. Więcej szczegółów na plakatach oraz profilu Facebook. W czwartek po mszy wieczornej spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej 21 września. 22 września w piątek po mszy wieczornej zapraszamy katechetów na spotkanie. W sobotę 23 września o 14:00 będziemy obchodzić uroczystość poślubieni odnowieni. Zapraszamy pary małżeńskie do odnowienia przysięgi małżeńskiej. Swoje spotkania wznawia po wakacjach grupa młodzieżowa. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w piątki po ostatniej mszy do salek domu parafialnego. Kalendarze ze świętą Joanną są do nabycia w zakrystii. Dziękujemy paniom i panom za sprzątanie kościoła. Dziękujemy wszystkim za jakiekolwiek zaangażowanie na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Nasza parafianka Martyna Pakuła wstąpiła do zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety. Dziękujemy za jej pracę na rzecz naszej parafii oraz życzymy wytrwałości i coraz głębszej zażyłości z Panem Jezusem. Polecamy ją modlitwą parafian. W imieniu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej imienia dr. Janusza Daba w Piekarach Śląskich pragniemy zachęcić do oddania głosu w ramach 5. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego na projekt Eko Urazówka, zakładający rewitalizację parku szpitalnego i poprawę bezpiecznego wyjazdu ze szpitala. Projekt będzie służyć nie tylko pacjentom, ale również wszystkim odwiedzającym, personelowi, mieszkańcom naszego województwa. Razem tworzymy lepsze jutro. Głos będzie można oddać przed kościołem w godzinach od 9:00 do 12:30.